Czołem, ludziska! Z tej strony Staszek, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Spiritfarer, gdzie sobie tutaj na razie łażę po starych domkach. Przebrałem się trochę, tak trochę na różowo poszliśmy teraz, różowo-niebiesko. Moi drodzy, lecimy dalej ze Spiritfarerem. Oczywiście, powtarzam raz jeszcze, lecimy do samego końca, bez względu na to, ile odcinków nam jeszcze zostało. Jest taka gra, w której jestem na tyle wkręcony, że... Jeszcze raz tu, wolę to po prostu zaznaczyć jeszcze raz, że gramy do samego końca. Bez względu na długość trwania tej gry naszej tutaj, będę chciał przede wszystkim przejść całą, zobaczyć jak wygląda cała historia, wszystko zwiedzić, co się da, może nie robić jej na 100%, bo to naprawdę można by utopić w tym mega dużo godzin. Ale mieliśmy bonusowy odcinek, pozbieraliśmy jakieś surowce, pozbieraliśmy rzeczy, porobiliśmy niektóre nowe rzeczy w kuchni, ale zacznę też od tego, że wymienię wszystkie rzeczy, które spisałem z waszych komentarzy jako takie dobre protipy. Przede wszystkim, zacznijmy od początku, widzę, że tak, posadziłem, widzicie drzewko, więc już razem tutaj ze wspierającymi patronami żeśmy posadzili drzewko. Drzewko wygląda w taki sposób, już sobie rośnie i z tego co się zorientowałem, to będzie to morwa. Bo tak to się chyba dobrze tłumaczy, tak? Mamy drzewo morwowe. Morwa to jest naprawdę... Mi się kojarzy przede wszystkim morwa z uwalonymi chodnikami. Bo często jak jest gdzieś morwa, no to kurczę, chodniki są zapierdzielone i wszystko to wygląda źle i śmierdzi i w ogóle. Natomiast mówicie Staszek łów. Więc łowiłem ryby i pierwsze co złowiłem w nowym biomie, to była paczka dziwnych nasion. I te nasiony okazało się muchomorem. I ja właśnie ten muchomor właśnie tutaj, te muchomory właśnie wyjmuję. What is that? To nie jest roślina, to jest gościu? Woohoo! Your hat is so big! Man, look at that cat! Wow! Am I in a garden? Is this a boat? On water? Oh, this is wild! Catch this! I was in the ground with me. It was in the ground with me. See ya! Obol! What? Czy my w ten sposób dostaliśmy nowego członka naszej drużyny? Człowieka grzyba? What? Na dzień dobry, taki WTF. No dobra, okej, w porządku. Zaraz zobaczymy, co ten kolega... Że dostałem w ogóle obola, a mówi, że znalazł to w ogóle w ziemi, tego obola. No właśnie, a czemu Mickey i Bruce się tutaj jakby... Czy on poszedł do mojego łóżka? What? Czemu Bruce i Mickey nie dali mi w ogóle żadnego tego elementu? Talk, food, talk, rzeczywiście mood. Stanley! Ale parable? Feels bullied by Mickey. O kurczę, Mickey nie jest przyjaznym gościem. No dobra, rozmawiamy z nim. Ah, you woke me up! Your room is itchy. I don't like to sleep in here. Where should I sleep? The guest house? Yes, I could make it. Stanley's room. I get it. Thanks, big hat. Dzięki, duża czapko. O kurczę, ale to powiem szczerze, naprawdę nietypowe. Złowiona w postaci nasion, które zasadziliśmy i człowiek grzyb. Mario byłby po prostu w niebo wzięty. Dobra, kolejna sprawa, którą mam na liście. Wszystkim Mickey i Bruce. Przede wszystkim, moi drodzy, ja wiem, że to pomyliłem. I już teraz jakby tu już dodatkowe materiale wyjaśniałem, ale wyjaśnię jeszcze raz. Odwrotnie jest. Wydawało mi się, że Mickey no to będzie ten ptaszarek, bo taki malutki, tak? A Bruce no to ten duży wabuł, nie? Okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie, że to Mickey jest wabołem, a Bruce jest tym ptaszkiem. Więc taka też ciekawostka. Tu w ogóle teraz tylko sieję, używam tylko jednego pola, bo uważam, że nie ma sensu na razie robić wielu rzeczy na raz i podlewać wielu rzeczy, wielu grządek. Tu jeszcze jakieś rzeczy testowałem, widzę, że Meat Stew mi wyszedł. I teraz mówicie tak, żebym testował również inne mąki, same z siebie mąki. Czy tak, a teraz troszeczkę testowałem mąkę chyba samą ryżową, ale nie sprawdzałem innych mąk, więc akurat mówicie też, to też jedna z rzeczy, które dowiedziałem się od was, żebym testował różne mąki pojedynczo, tak? Więc my się tu w ogóle pozbieram to i jeszcze raz spróbuję wrzucić mąkę kukurydzianą, żeby zrobić chociaż jedną sztukę. Ale wrzućmy ich tam z 5 na razie, niech będzie. A i tu też trzeba przesunąć, o... Proszę bardzo, niech to działa sobie dalej, niech mieli. Nie zbudowaliśmy na razie drugiego, ale zebraliśmy drugiego młynu, ale zebraliśmy surowce na nowe budynki. Tego też jest istotne. Na razie olewam karmienie, bo właśnie nowe budynki, moi drodzy. Nowe budynki to kolejna rzecz na liście rzeczy do zrobienia dzisiaj. I też przy okazji jeszcze jedną rzecz od razu powiem, którą pisaliście w komentarzach. Tu mamy jeszcze lounge. Mamy zinc ingot, mamy aż planki, można zrobić lounge, który jest, mi się wydaje, że jakimś takim też wspólnym miejscem do rezydowania wszystkich naszych gości. Ale zostawię go na koniec, bo myślę, że są ważniejsze budynki. Przede wszystkim chcemy zbudować
Chicken Coop możemy już zbudować i możemy zbudować Crushera, czyli wszystkie te budynki, które możemy zbudować. Widzicie, że zinc jeszcze potrzebuje w przyszłości, ale może da się go jeszcze zrobić. Postawimy na początku Crusher, bo to jest też część questu. Jeśli dobrze pamiętacie, jak dobrze pamiętacie na pewno, że to jest część questu. Postawimy go sobie na przykład... Czemu tutaj nie może być? Czekaj, za blisko? Tutaj już nie jest za blisko. Może to wchodzi w jakieś granice. Czyli tak, Crusher postawimy sobie tutaj. Tak jest. I mamy jeszcze surowce na Chicken Coop. I też Ło, to się tu nie zmieści. No dobra, teraz pytanie brzmi, czy... A jak się popieści, to się zmieści? Look at it. No dobra, zaraz, edit. Może jesteśmy w stanie to zmieścić. Poczekajcie, spróbujmy poprzesuwać troszkę. Tak. I przesuniemy też to tutaj. Nie będzie to może super ekstra, ale dzięki temu zmieścimy tutaj jeszcze Chicken Coop. Coś czuję, że dobrze byś jakaś znowu skocznia by się tutaj przydała. A, moglibyśmy nawet i tak postawić, zobaczyć. Okej. Okay. Można było to jeszcze postawić w ten sposób. Czyli to przesunięcie młyna wcale nie było konieczne, ale niech będzie. Niech będzie też troszkę tak nieregularnie, żeby to nie było tak aż zbyt nieregularnie, bo to zbytnio pod linijkę nie wygląda ładnie. Dobra, mamy to zrobione. Zobaczmy też, co nam wyszło z tej mąki pojedynczej. Tu jest tyle do robienia, tyle do odkrywania, że kurczę, nadpływanie. Też mamy chlebek. Okej. Okay. Chleb nam wyszedł. Jak zrobiłem mąkę, zwykłą mąkę, wheat flour. Wyszła ta. A dobra, a ryż? Zobaczymy. Co nam wyjdzie z mąki ryżowej. Potem zobaczymy, co nam wyjdzie z mąki kukurydzianej samej w sobie. Patrzę na kolejne rzeczy, które warto powiedzieć. Wyłowiliśmy grzyba, to już wspominałem. A, mówicie też, żeby w sumie jak zbieramy tyle nasion drzew, żeby je sprzedawać, bo dużo hajsu można zarobić. Więc mówicie, sprzedaj Staszek nasiona drzew. Więc dobra, będziemy sprzedawać nadmiar. Mówicie też, że mąka pojedyncza, wszystkie rodzaje, w ogóle samo jajko, bo ja wiele razy pewnie zapominam rzucać pojedyncze rzeczy, tak? O kurczak, to wygląda znakomicie. Zaraz będziemy testować. I jeszcze ostatnia rzecz. Budynek rekreacyjny. A, no to właśnie to jest budynek, którym już mówiłem, że trzeba go też zbudować. No dobra. I za chwilę jeszcze coś powiem wam na temat mojej teorii a propos Woboła i Mikiego. That's beautiful! Miki can already hear the smashing sound coming from inside. I'm sure she's a beaut. Try crushing something, it will make you feel good. Let some of that rage out. What? I'm not going to explain it. A child can do this. You make the machine go smash. It's a piece of cake. Here are a few rocks to get you started. Let it roar. I'll wait here and listen to the sound of crushing. No dobra. Smash, smash. Czy dostaliśmy jakieś kamieni, żebyśmy mogli poćwiczyć, jak wygląda crusher? No ale właśnie, zobaczymy. To jest jakaś minigierka na pewno. Uj, zobaczcie, ile różnych rzeczy możemy crusher robić. O kurcze. A to też może dać nam nowe surowce do testu. O Jezu, jak będą testy kuchenne, teraz będą znowu ostro szły. Zacznijmy może... Co on w ogóle nam dał? To nie widzę, żeby nam coś dał. Zacznijmy od Sunflower, prawda? Ile można dorzucić? 5. No dobra, i jak działa teraz minigierka? Zobaczymy. O! Po prostu? Maszowanie X-a? To coś robi? Sunflower Oil. O kurcze, czyli to jest maszowanie X-a. 3 Sunflower Oily weszły, ale tylko i wyłącznie 3? A wrzuciliśmy 5. No ciekawe. No dobra, czyli mamy, zobaczcie, olej słonecznikowy. A zobaczmy, co się stanie, jak wrzucimy Candy Crusher. Co? Trzcinę cukrową, tak? Już też wyjaśniliście słusznie. Nawalam. O, wyszła kolejna. Wyskakuje. Sugar! No oczywiście, że mamy cukier. No widzicie? I to wyschodzi nam cukier. Aha, bo tutaj się gdzieś wywaliło. No bo oni zasłaniają, czyli jednak 5 sztuk. Dobrze, 1 do 1. Okej, okay, zaraz będziemy bawić się dalej. Co to jeszcze chcemy? My brother has been asking when he are going to get fed already. Dobra. Testujemy nowe rzeczy, tak? Bo bardzo ciężko jest nakarmić tych kolegów. Oni lubią rzeczy, które są połączone z dwóch rzeczy. Dobra, ale jeszcze trzeba znaleźć ich ulubione. Dobra, zobaczymy. Może coś z pubowego. Mamy coś pubowego? Na przykład Surf and Turf, zobaczmy. Czy robią pubowe rzeczy? What? What do you think you are doing, kid? My brother is allergic to this crayfish junk. Never give up that crap again. Now scram. Okej, czyli... Czyli wszystko, czekajcie, czyli tak, nie lubi One Ingredient Food i Allergic to Crayfish, czyli wszystko, co jest zrobione z z owoców morza, tak mi się wydaje. Bacon and Eggs to jest breakfast, testowaliśmy na niego już breakfast. Surf and Turf jest pub, mamy coś tu pub, mamy Onion Rings. Zobaczymy, czy lubi Onion Rings. Now we are talking, that's some good chew, Scout. Pub food is the best when you get the munchies. Mickey here is psyched.
Moi drodzy, znaleźliśmy to, co lubi. Czyli jednak rzeczy z pubu. Okej, tylko że akurat... Powiem szczerze, że nie chciałbym mu dawać rzeczy z pubu. Pubowych, ponieważ... Znaczy, przynajmniej nie chcę dawać mu onion rings. Dlaczego? No bo kurczę... Nie. There, the big guy is good. Okej. I moi drodzy, moja teoria na temat Mickiego i... Bruce'a. Zauważcie, jak wyglądają animacje tego koliberka i Wabola. Zauważyliście, że jak cokolwiek trzeba gdzieś go przenieść, to on cały czas ten koliberek go, zobaczcie, przeciąga owak, żeby go obrócić, żeby cokolwiek z nim zrobić. Myślę, że historia tych postaci jest dość mocno smutna. Ja tutaj wyczuwam pewnego rodzaju być może paraliż. Tak, czyli że być może prawdziwy Mickey jest sparaliżowanym na przykład i jego brat się nim opiekuje, ponieważ na przykład, nie wiem, no może być warzywem, może być w śpiączce, chociaż widzicie, że zostaje karmiony, ale to może być też kroplówka. Także wydaje mi się, że sama historia kolegi Mickey'ego i Bruce'a jest trochę smutna. Poza tym oni tak sprawiają takie wrażenie, jakby byli jakimiś gangsterami, nie? Jakimiś takimi... No, coś w tym stylu, nie? Podejście i tutaj... O, noodle soup udało nam się zrobić, proszę bardzo. Czyli noodle soup z samej mąki ryżowej? A, z mąki ryżowej noodle soup, to ciekawe. Dobra, polecimy jeszcze zrobić z samej mąki jeszcze jedną rzecz. Także, no, nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie, ale ja tutaj wyczuwam... Ja tu wyczuwam po prostu większy problem, jeśli chodzi o Mickey'ego i o Bruce'a. Oni się tutaj opiekują nawzajem. No i właśnie pytanie brzmi, jeżeli są to jacyś tacy pseudo-gangsterzy, cholera wie, że to kurczę jakieś, nie wiem, może w mafii siedzą albo coś, to czy to nie jest efekt jakiegoś właśnie, nie wiem, typu, nie wiem, coś się wydarzyło, tak? Gangsterskie porachunki, strzał w skroń, postrzelenie, czy jakiś po prostu, nie wiem, strzał w kręgosłup i paraliż na przykład od szyi w dół, cokolwiek może być, nie? Więc... Tak się zastanawiam, co tu mogło się wydarzyć z kolegą Mickeym. Wy też możecie się oczywiście pokusić jakieś teorie, bo chętnie wysłucham, jakie wy macie teorie na temat tego naszego nowego bohatera. A ja tutaj, zanim zacznę testować wiele nowych rzeczy, wiecie, w ogóle jeszcze nie ruszyliśmy z tego miejsca. Czy myśmy nie pogadaliśmy z ludźmi, dlatego w ogóle skończyliśmy tutaj materiał wstępny na tej, z powrotem tu wracając do tego miasta, bo to trzeba pogadać z ludźmi. Zobaczyć, czy ktoś chce nam coś powiedzieć. Mam jednego obola, ale w sumie szukamy też miejsca, żeby zdobyć kolejnego obola, żeby móc zrobić nową umiejętność, tak? Sobie tutaj walnąć. Dobra, ryż niech będzie, okej. Na razie zatrzymuję się cały czas przy jednym polu i będziemy zbierać, co będzie, co trzeba zebrać, więc na razie sobie tu zostajemy. I teraz tak, prawdopodobnie jeszcze potrzebujemy trochę tak zwanego cynku, ale to za chwilę, bo chcemy zobaczyć jeszcze jedną rzecz, którą mamy tutaj, czyli chicken coop. Ktoś tam se poszedł w ogóle. O! Feeder! Aha! I tutaj wrzucamy warzywa, jakieś nasionka. I dowolne nasiona, zobaczcie. Dowolne nasiona mogą być nasionami, które możemy... Czyli prawdopodobnie będę słonecznikiem, tak? Tutaj. Finalize, tak? Czyli mamy trochę... O, proszę bardzo, czyli jest. A co mamy w środku? O! On chyba tylko chce z nami pogadać. Look at it! Just look at it, Bambina! It's so adorable! We had chickens like this on my parents' farm, you know? I would give them all a name, ha! But after a day or two, I would forget all of them. So I just called this one Dennis! Co, znalazłeś jakiegoś kurczaka? Faktycznie jest jakiś malutki kurczaczek. Hi, Dennis! The best little rapscallion you can be! Dennis! Rozrabiaka. I mamy pierwsze jajko! Co ciekawe, ale wiecie co też jest ciekawe, czy można na przykład jajko gdzieś włożyć, żeby inkubator? Może jak zostawimy jajka, to będą kolejne wychodzić. Hard shell, soft center, it's an egg all right. Dobra, zostawiam na razie to jajko. Widzicie, bo tu nawet jest narysowane jajko, z jajka wychodzi pisklaczek. Ale z drugiej strony tutaj jest narysowane, że coś z tym jajkiem można zrobić. Wezmę jedno jajko, na razie. Egg, select. Dobra. A nie, to ja miałem, przepraszam, ja miałem jajko, to było, inaczej, już rozumiem, to było jajko, które ja miałem u siebie w ekwipunku. A teraz to jajko wrzucam tutaj i będziemy mieli kolejnego kurczaczka. Bardzo dobrze, chcemy mieć kury, może to szkóry da się sprzedawać w przyszłości. Wrzuć tego słonecznika im jeszcze więcej. 5, oj, mamy proszę bardzo, cały feeder. Super, to mamy kolejnego... O, jak można zejść tam na dół? Można? Nie można? To jakoś tam się wejść, da wejść na dół, czy na dole jest po prostu taki magazyn? Okej, tam się nie da wejść. Fajne! Fajne rzeczy. No dobrze, to kolejna rzecz, którą chcemy zobaczyć, to oczywiście zacząć działać Comet Rock. Zobaczymy, mamy trochę tych kamieni kometowych i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. Tam już gotowe coś jest znowu w kuchni. Tak, proszę, jakiś pył tutaj wychodzi. Jak zaczniemy niszczyć, także o! Ale powiem szczerze, to jest jedna z tych rzeczy, które będzie mocno męczyć
No bo to już jest naprawdę taki typowy maszer, tak? Naciskamy X-a i miażdżymy po prostu rzeczy. Prawdopodobnie każdy z tych surowców pewnie wymaga dłuższego albo krótszego miażdżenia. Zobaczmy, co nam wyjdzie ze zmiażdżenia limestone'u. Lime powder, prawda, coś z tym limestone. A, lime powder, no właśnie. Okej. Okay. Pytanie brzmi, do czego nam będą potrzebne te rzeczy w przyszłości. Ale mnóstwo nowych surowców wyjdzie z tego. Coal to prawdopodobnie będzie coal powder albo coś w tym stylu. Zobaczymy zaraz. Pył węglowy. Carbon powder, o! Ale te proszki mogłyby się na przykład może jakieś bomby będziemy robić. Gra bardzo przyjazna, prawda, pozytywna. Emocje tylko pozytywne, oczywiście pomijając te choroby różnych naszych tutaj kolegów i koleżanek, ale raczej skupiająca się na tych rzeczach dobrych, a tu nagle bomby, nie? A tu pewnie będziemy teraz kwarcowy powder mieć. I to wszystkie proszki mogą nam do czegoś się przydawać w przyszłości. Może niektóre z nich będą składnikami do robienia super tajnych... A! Silica powder! To wiem, że tego będę musiał napierniczyć dość mocno. Bo silica powder wiem, że była do czegoś potrzebna i to nie do jednej rzeczy nawet, tak mi się wydaje. Co mamy tutaj gotowego teraz? Też chlebek. Okej, okay, czyli innymi słowy, z kukurydzy i ze zboża dostajemy chleb, natomiast z ryżowej mąki dostajemy zupki. I mamy cukier, mamy sunflower oil i znowu możemy coś zrobić. Ale teraz, myślę, przyszedł ten czas, moi drodzy, na to, żeby w końcu to zrobić. A mianowicie, zrobimy dużo frytek. Ponieważ Atul chciał od nas frytki. Więc kurczę, zróbmy te frytki, zrobimy je nawet masowo, żeby zobaczyć co i jak. Dobra, poogarniam trochę farmę i zaczniemy chyba eksplorować miasto. Dowiedziałem się też od was, a dokładnie od sierżantowej, którą tutaj przepytałem, która przeszła już Spirit Farera, więc mam tutaj eksperta w razie czego do takich pytań trudniejszych. Czy w przyszłości w tej grze będzie można podlewać masowo? Otóż nie, podobno nie ma żadnej opcji na podlewanie masowe. Także sami będziemy musieli o to dbać i decydować, co chcemy mieć, znaczy czym się opiekować, a czym nie, tak? I na co zwracać uwagę i co, w co inwestować swój czas, tak? O! Moi drodzy! Mamy morwę! Rzeczywiście wygląda jak małe robaczki, nie? Ale to faktycznie jest morwa. Mamy nowy owoc! A jednak się zdziwiłem. Silk fiber! Z morwy? To może jednak to nie była morwa? Jakaś specjalna morwa. Silk fibers! To oznacza, że prawdopodobnie będziemy mogli tego używać. Oj, tu jest ten budynek. Będziemy mogli to z tego coś... Patrzcie, jest! Zróbmy z tego, zobaczmy jak to wygląda. Ło! O kurcze! A to szybko się robi. Silk thread. Ło! Ledwo się rozpędzi, już się kończy. Silk thread. A jak wrzucimy silk thread, pewnie będzie silk fabric, tak? Jedziemy od razu. Ujazach, to szybko leci. Chyba trzeba będzie dwie morwy posadzić, tak coś czuję. Chociaż nie, no w sumie tego będzie tak dużo, że może nie trzeba będzie. Ale trafić w okienko? Oj, nie jest tak prosto. Tak, zdecydowanie nie jest prosto. Ale mamy Silk Fabric jako nowy surowiec. No i proszę bardzo, genialnie. Jeżeli Silk Fabric będzie się sprzedawał naprawdę dobrze, to myślę, że można zrobić jeszcze jedno drzewko morwowe. Ponieważ czemu nie? Tylko coraz drożej będzie nas kosztowało stawianie kolejnych orchardów, czyli sadów. Okej, okay, wiemy, że pulsar, aluminium, copper, iron, zinc, tak właśnie. Trzeba trochę jeszcze przygotować nam cynku, żeby zrobić lounge, tak? I zobaczcie też, że każdy ten, tak jak już mówiłem nieraz, że każdy z tych metali ma też inne widełki. O, proszę bardzo, ty Astrid jeszcze nam trochę zrobił... Yes. To rzuciła nam trochę zinc ore oraz iron ore. Bardzo dobrze, nakarmiliśmy. No też widzę, że pojawiły się wykrzykniki. Idziemy sprawdzić, co tam jest ciekawego, bo nowy dzień wstał. Więc Astrid już jest ukochana. Okej, good morning. Dzień dobry, Gustaw. Co tam u ciebie? Jakoś questów nie masz ostatnio dla nas w ogóle. The lack of food on the vessel is quite depressing. No i bez przesady, Gustaw. Co ty w ogóle lubiłeś, Gustaw? Lubiłeś exotic food i lubiłeś... Acquired taste. Ty jesteś z tych, co lubił dobre jedzenie. Trzeba będzie zacząć robić jakieś masowo. Na przykład tu mamy fish curry, niech będzie. Antique bust i fancy base nam też znalazł przy okazji. To go przytulimy aż w nagrodę. Dobra, i zobaczymy, co od nas chcą koledzy. Ło, dobra, może powiedzą coś ciekawego. Co tam Miki, co tam Bruce?
You crushed that rock like there was no tomorrow! I could hear it beg for mercy! That was pretty amazing! That felt good! You got some chops, Scout! I know you'll be able to do this next job! Look, Mickey needs a house! Not just any house, he needs a goddamn palace! Marble, gold mirrors, indoor palm trees, the whole nine yards! Something that would make our neighbors back home furious! Get it done? Mickey, Bruce and Mickey's creep. Ale widzicie, oni tutaj bardzo mocno idą też w kierunku takiego, bym powiedział, no naprawdę przepychu też przy okazji. No i zobaczcie, mamy nowego kurczaczka! Możemy też kupić jajka i od razu mieć mnóstwo kurczaczków. Widzę, że chyba jest 6 miejsc na kury i więcej niż 6 kur raczej nie będzie, ale niech sobie te kurczaki na razie same z siebie. Same z siebie niech się tutaj wychowują i wykluwają, a my zobaczmy, czy będziemy mieli w końcu frytki. Tak jest! French fries, 3 sztuki. Bardzo dobrze. I za chwilę to damy... Czekajcie, French... A, on chciał fried chicken! Czekajcie, teraz mnie olśnił. On chciał fried chicken. Jedziemy. Fried chicken. W porządku, to chciał Atul. No, już pewnie krzyczeliście do monitora, jak znam życie. Staszek, je łapie! Fried chicken, nie fried frytki. A frytki same chcą? Pewnie nie. Ciekawe, czy ktoś z was jeszcze pamięta, do czego to jest nawiązanie. Mamy dużo sałaty. Bardzo dużo sałaty. Seller też trzeba posadzić. Dobra, moi drodzy. Fabuła. Zostawiamy na razie zabawę na statku. Zasuwamy na miasto. Musimy pogadać przede wszystkim z graficiarzami. Zobaczyć, co każdy z nich ma tutaj do powiedzenia. Po prostu z graficiarzami tutaj pogadam sobie z wami wspólnie, a resztę po prostu wiecie. Pewnie będzie dużo takich tekstów bardzo pobocznych i jak to NPC potrafił gadać, więc będę wam pokazywał i streszczał tylko te najważniejsze rozmowy. This is our town! Get out of our way, you! We are the Dice Boys and when we roll hard. Nothing. You've never heard of Dice Boys? That doesn't make any sense. We've been out here grinding and dicing for years. Ja znam Dicey Dungeons tylko. Spreading the world, expanding the brand. I don't think you heard the name right. It's the Dice Boys. Don't get it twisted. We've been out here on the streets day and night, rapping, saying rhymes into the mic to make sure it chimes. Breaking your neck like we... O, to może będę rapować. Breaking your neck like we in big tech. Nada. Wow, you must be out of it then. Listen, to redeem yourself from that pitiful lack of culture, you can do us a solid. Here are a few copies of our new record. Warning, sacred dog. You just need to go and deliver them to our street team members. Don't worry, it shouldn't be that long. Here, write this down so you don't forget. The dice never stops, that's why price never drops. Get out of here and sling those records. 60 płyt do rozdania? 60 płyt? We are the Dice Boys, don't forget the name. Tak, the Dice Boys, już kojarzę. No dobra, a zatem, i każdemu muszę tę płytę rozdać? Have you seen this man? Oh gosh, I forgot the picture at home. Let me describe him for you. He has hair. He's got a round face, his eyes are green. No wait, brown maybe. I'm not sure about his eyes. I would have told you to call me if you found him. But without his picture, it's near impossible. I won't find my brother anytime soon with that attitude. Sorry for the bother. No matko boska. Nie zobaczymy, kto z nich będzie miał coś do powiedzenia, ale w ogóle chcę zobaczyć... Talk to some... A, Boto Lime Corp, Furogawa i Hummingberg, czyli o to chodzi. Czyli my musimy pogadać i... Talk to Larry in North Sea Pier, okej. Okay. North Sea Pier, a bo to jest ten producent filmowy, oczywiście. Musimy udać się do różnych miast, żeby rozprowadzić płyty. Dobrze, a ja teraz szybciutko... Mamy też odblokowany każdy dom, bo pamiętacie, że kupiłem, prawda, klucz. Więc teraz mogę z każdym tutaj pogadać. Ale z nim chyba gadaliśmy ostatnio. Tak. Tak, to z nim gadaliśmy, czyli w tym budynku byliśmy. Ale możemy teraz każdy budynek zwiedzić. I tak też poczynię. Do każdego budynku wejdę, ale też przy okazji sprawdzę, co ci ludzie mają do powiedzenia. I've been tired all my life. I don't even want to leave this house. Bardzo mi przykro z tego powodu. O, pogadamy sobie z tym gościem tutaj. Do you like lemonade? Of course you do. It's sweet, refreshing and healthy. It's also freshly squeezed. Pure lemons, pure lemonade goodness. That brings me to my proposition. Are you interested in a summer job of sorts? Hear me out. For this business to thrive, we need more lemons.
The demand in this city is just too high. There is this delivery man in South Point Docks. He's got my shipment of lemons, so fresh. You could hear the freshness from here. Problem is, the shipment has been stopped by customs. If you could go there and take them for me, well, you'd be a lifesaver, literally. Harry, we need to meet this demand. I just love lemons so much. Lemons. A w ogóle my mamy, pamiętacie, jakąś taką sztuczną cytrynę jedną? Do you want to buy some lemonade? It's freshly squeezed. I'm sure you are too busy to drink this refreshing beverage some other time perhaps. Ale fajnie by było rzeczywiście. Dobra, mam kolejny quest ogólnie zdobyty, tak? A ja sobie tu zobaczę. Ludzie ogólnie, jak tutaj z nimi gadam, mówią, że o, za drogie czynsz. I can't talk right now. Oh wow, I'm talking, so I'm so spaced out. Leave me alone, please. No i właśnie. Ale głównie narzekają na to, że za duży czynsz. I za dużo hajsu i w ogóle. Tam się dostaniemy dopiero, jak zdobędziemy odpowiednią umiejętność. Na którą liczę? I właśnie, jeszcze jestem ciekawy, co będzie lubił kolega Grzyb. Może go nazwiemy po prostu jakoś. Skoro Mario lubił grzyby, to może go po prostu nazwiemy Mario. Albo jakoś inaczej. Tutaj gadam sobie z kobietą i ona mówi, że a, szukasz jakiegoś woodworkera, ale to jest mój brat. Nie, to jest mój facet, mój były facet. I okazuje się, że jego ulubione miejsce jest w Amberton Park. On lubi w tym parku spędzać czas. Zwykle był nierobem, tak? O właśnie, The Search of Eric Deskman. Tak, więc mamy taki questik jeszcze, trzeba pamiętać. Czekajcie, dajcie, requesty. Gdzie to w ogóle jest? Headowe, o jest. Indiscreet Shopping, no właśnie, bo my chcemy kupić kolejną rzecz dla Giovanniego, ale oczywiście docelowo do Astri, tak? I Ambertown Park, w tym miejscu znajduje się ten ktoś, kogo szukamy. Także tu udało się znaleźć, a tu już byłem. Ciekawe, już tutaj wlazłem. Tam na górę nie idzie się dostać, jakoś z dachu? No tam jeszcze na górze coś, czekajcie, no to dobre pytanie, czy się da tam dostać? Czekajcie, tak. Mi się wydaje, że niekoniecznie, ale zobaczymy. Chyba jest za wysoko jednak. Czekajcie, hops. Chociaż da się dostać na dach, proszę bardzo, bez najmniejszego problemu. Wow! A, potato i wheat seed, dobra, czyli tutaj nic, czego byśmy już nie mieli. No właśnie, może zaczniemy sprzedawać też, tak jak mówiliście, te nasionka drzew. Zobaczmy, ile one są warte. O kurcze, peach seed jest warte 4000 w sprzedaży. Co sprzedam jedno, niech będzie, tak? Bardzo dużo rzeczywiście można z tego wyciągnąć. Tutaj mamy pear seed. Patrzę jeszcze na cenę, tutaj mamy oat seed 250, ale to kupowaliśmy, to nie ma sensu. Apple seed 495. Cherry seed 600. Wiecie co, pozostaje sobie po dwie takie, o. Żeby nie było po dwie te rybki na drzewo, bo cholera wie, czy kiedyś się jeszcze nie przyda, nie? Głupio byłoby znowu to kupować. Jestem w kolejnym domku i tutaj widzę, że jest coś w nagrodę do znalezienia. Mint collectible card oraz opal. Mint collectible card? Co to jest? Kluczowy przedmiot prawdopodobnie. A tutaj jest, dobra, Vinyl Records. Nie, to jest po prostu miętowa karta. Let's hope it's a black Thunder Lotus. W ogóle Thunder Lotus to się nazywa studio, które tworzy tę grę, prawda? Reunion First Edition should be sold. Czyli rzecz do sprzedania ogólnie, albo bardzo rzadka rzecz, ale no raczej jeżeli mówi mi gra, że jest do sprzedania, to raczej nie ma sensu tego zostawiać. Marjorie, the plumber is here. Wait a second, you don't have a mustache. You are not a plumber. Out. Czyli co? Czyli, że tak powiem... To jest nawiązanie do Mario oczywiście, ewidentne, ale hydraulik musi mieć wąsy? Wróciłem już na statek, bo już wszystko, co było do zrobienia, zrobiłem. Jeszcze zbieram tu oczywiście jakieś rzeczy kolejne, ale widzę, że ktoś ma dla mnie questa. Ktoś w środku, a Giovanni ma dla mnie questa? Are you mad at me, Peanut? Have I done something to offend you? No? Good. Feed me then! Pretty please, Bambina, I'm starving. O, rzeczywiście jest głodny. Okej, Giovanni, ty lubisz stimulant i fine dining. To dla ciebie powinna być kawka. Nie wiem, czy kawkę ostatnio piłeś? Nie. Dobrze. Okej. Cieszę się bardzo, może masz coś dla mnie? Look at these jewels for you, Bambina. Dobra, czyli to znamy też, tak? Okej. Vibrant necklace, ale właśnie. Co? Czemu to jest zamknięte? On sobie zrobił domek. O nie mogę, zrobił sobie domek w miejscu gościnnym. Co za gość. Look, big hat, I did what you told me. This guest house is now Stanley's room, but it's not entirely ready yet.
I still need to find a bunch of stuff to make it nice. Wanna help? Well, could you? Dobra, musiałem na chwilę odejść od kompa i nie wiem, czy on coś dalej gadał? Czy jakiś nowy quest dostaliśmy? Czekajcie, bo coś tu się stało, ale... No gość mi zajął... Domek gościnny mi zajął koleś, no. I teraz nie wiem, co tam trzeba w sumie zrobić. Ale czekajcie, upgrade shenanigans... South Point Docks... The talk to delivery man in South Point Docks. Ride the Lemon Dragon, 1 na 100. No dobra, upgrade'y są w sumie już, zobaczcie, jesteśmy gotowi, żeby zrobić kolejne upgrade'y. Ashplank, Zinc Ingot i Comet Rock. Więc możemy wrócić i zrobić jakiś upgrade. I jesteśmy w stanie kolejne blueprinty też otworzyć, ale nie widzę tutaj. Gość nam zajął po prostu pokój gościnny, no co za typ. Co za prawdziwy grzyb po prostu, no. Dobra, co my tutaj mamy? Mieliśmy zrobić tutaj pork chops. Gdzie jest Atul? Rzadko go widzę. Przepraszam, fried chicken. No właśnie, mamy fried chicken. No to kolejne rzeczy będziemy testować. Dorzucimy sunflower i zobaczymy pork. Ale tym razem wezmę jedną sztukę, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie, żeby szybciej też poszło. No bo mamy noc, więc będziemy tutaj spędzać trochę czasu. I zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Musimy więcej pubowych rzeczy zrobić. Sznicel! Oż! Widzicie, sznicel to jest w sumie rzeczywiście, bym powiedział, taki kotlet schabowy. Można powiedzieć. Pork plus sunflower oil. Jak najbardziej. Zobaczmy, co nam wyjdzie jeszcze z połączenia beef plus oil. No to dobra, mamy sznycel. Sznycel według mnie jest takim klasycznym schaboszczakiem. Ło, to schabowek będziemy robić od metra, to na pewno. Przy okazji, jak już tu jestem, chcę zobaczyć, co ile kosztuje nas zbudowanie domku dla naszego kolegi. Dwa domki są do zbudowania. Stanley's Playroom. A, no tak, on nam pewnie tam powiedział, że chce domek, żeby wyjść stamtąd, to musimy mu domek zbudować. Ale, co ciekawe, nic nas to nie kosztuje. O. Nie mogę go zbudować. Stanley's Playroom, unique. Aha, chyba, że tam chodziło o to, że trzeba rozbudować jego domek o coś. O, proszę bardzo, plank i znowu aluminium, cotton fabric i ashplank. Czyli możemy zbudować domek dla Bruce'a i Mickiego. Bardzo dobrze. O, i kolejny. O, i bardzo dobrze się składa, bo jesteśmy w stanie w razie czego mniej więcej tak to ułożyć tutaj. I może jeszcze na dole by się coś zmieściło. Dam więcej miejsca, żeby w razie czego położyć coś jeszcze na dole. Okej, okay, i mamy domek. Mini pałac, faktycznie wygląda taki, jak taki mini pałac. Faktycznie wygląda nieźle. No dobra, mamy domek dla Bruce'a i Mickiego. Żeby zbudować lounge, potrzebujemy więcej ashplanków. A nie wiem, czy mamy ashplanki, żeby zbudować. Okej, okay. To czekaj, zobaczcie, zobaczmy jeszcze improve. Mam wrażenie, że w takim wypadku pokój gościnny został wywalony na stałe, ale nie możemy go ulepszyć w ten sposób. Patrzcie, co jest w środku. O rany, zobaczcie, co jest w środku tego miejsca. Ile tu jest zabawek. O kurcze. Mam nadzieję, że on się kiedyś obudzi i przyjdzie do nas w końcu. I powie nam, co rzeczywiście musimy zrobić, bo kurczę, w takim momencie musiałem odejść od kompa i teraz nie wiem, o co chodzi z tamtym miejscem za bardzo. Kolejna rzecz gotowa i zobaczmy, co nam wyjdzie tym razem. O! Coś, co chyba mamy. Beef fondue! O, czemu to nie jest nic nowego? Być może kiedyś w Fideramie się pojawiło. Właśnie, Fiderama, musimy sprawdzić, tam jeszcze w Fideramie jest do zrobienia. Cukier. Cukier plus kawa. Zobaczymy, co nam da... O, to szybko pójdzie. Cukier plus kawa idzie mega szybko i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Szybki test. Chyba słodka kawa, tak? Sweet coffee, czyli widzicie, maple syrup dokładnie tak samo. I wydaje mi się, że sweet coffee beans, nie, remove. To tam wyjdzie nam pewnie słodka herbata teraz, tak? O, widzę, że znowu ten coś od nas chce tam na dole. Okej, okay. I co nam tutaj wyjdzie? Tak, sweet, dobra, okej, okay, w porządku, dobra, to rozumiemy i zrobimy sobie coś jeszcze z cukru. Cukier plus, a może jakieś cukierki będą, cukier plus truskawka. Jak to szybko idzie. O, tutaj spędzimy, kurczę, mnóstwo czasu w takim wypadku, zobaczmy, co z tego wyszło. Cukierki? Tak, cukierki. Będzie trzeba w ogóle dać te cukierki naszej Bruce'owi i Mickiemu, tak? Czyli w ogóle widzę, że cukier jest traktowany dokładnie tak, jak był traktowany maple syrup, tak mi się wydaje. Pytanie, czy z każdym owocem będą wychodziły nam cukierki? Bez względu na to, co nam uda się zrobić tutaj? Teraz się okaże, tam mamy znowu jakiś wykrzyknik, trzeba płynąć gdzieś, kurczę, w końcu. Ło, ale tu mamy więcej cukierków, dobra, czyli sporo cukierków tu może wyjść. Dobra, sam olej, bo pamiętacie, że dostałem coś nowego, więc teraz tak, pojedyncze rzeczy. Sam olej. Co może wyjść z samego oleju słonecznikowego? Według mnie to się jakaś zepsuta rzecz.
stanie. Dobra, co ty chcesz ode mnie? Look, Big Hat, I did what you told me. This guest house now is Stanley's room, but it's not entirely ready yet. I still need to find a bunch of stuff to make it nice. Wanna help? Well, could you? Well, that would be great. I need some linen fabric. I'm making something. I can't tell you what it is. It's a secret. A, czyli linen fabric. Okej, dobra. No widzicie, teraz to czytałem do końca, już wiadomo, o co chodzi. Linen fabric. Mamy to gdzieś, nie? Linen fabric. Tu mamy oczywiście silk fabric, nebula, linen fabric. Proszę bardzo. Oh, and it's the soft kind. Thank you very much, Big Hat. You are the best. I can't believe I'm on this ship. I heard a seagull aerial, I think. That's so cool. Well, I think might have been a pigeon or my stomach rumbling, but if it was, that's pretty awesome. No dobra, Big Boy's Room robimy, ale czego nakarmić? Zobaczmy, co on w ogóle lubi? Co może lubić muchomor? Czy muchomor może jeść grzyby? O kurcze, gdzie są grzyby? Sałatka grzybowa, muszę ją znaleźć teraz. Meat stew shellfish jest, mushroom salad, no zobaczmy. That smells really odd, Big Hat. Are those things veggies? Cause they sure look like veggies. I don't eat veggies. Veggies are gross. Czyli on nie je przede wszystkim żadnego nic, co jest warzywem. Ciekawe. A jesz owoce? Brock, what's that? Is there? Or even? I really think that thing has fruit in it. Fruit are yucky. No thanks, Big Hat. Nie je również owoców. Dobrze, a czyli tak. A zjesz poached fruit? Tak samo, tak? Bo to jest owoc. Dobra, czyli owoców nie zjesz. Nie zjesz nic, co jest warzywem. A czy zjesz na przykład rybę? Wow, thanks! This is so good! Okej. Czyli co? Wiemy, że nie lubi veggies i wiemy, że nie lubi fruit. Okej, ale szukamy jego zwykłych rzeczy, czyli plain food jest dla niego tak po prostu zwyczajny, bez szału. W porządku, zaznaczone. Big Boy's Room. Request completed. Dobra, a zobaczmy, co nam wyszło z samego oleju w takim wypadku. Wyszło nam... Kupa nam wyszła. Questionable meal. Tak właśnie myślałem. Sam olej nic nie da. A sam cukier. Zobaczmy, co wyjdzie z samego cukru. Bo to w sumie jakiś karmel może na przykład wyjdzie, albo coś w tym stylu. Powinno być jakiś prażony karmel. Wyszło nam candy! Po prostu candy! Proszę bardzo, po prostu cukierki. Okej, w porządku. No dobra, moi drodzy, ja muszę tutaj porobić więcej oleju, tak? Powyciskać, ale to za chwilę. Mamy kolejny quest. Prawdopodobnie... A, no tak. Miki jest zadowolony z Bruce'em, że mają swoją willę. Może teraz obola mi dacie, co? Cwaniaki. This is what I'm talking about. You don't mess around. You need to give you a proper... We need to give you a proper nickname. Miki, what do you think? Right? I don't like that. That's already taken. Phantom Terror? That's no good. Give him a minute. Musi wymyślić dla nas jakieś imię. No w porządku, zobaczmy, jak ten pałac tu wygląda. Samochody szybkie, proszę bardzo. Jaka sofa. Dobrze, że nie czarna w tym przypadku. Okej. Czyli teoretycznie mamy jakiś quest związany z tutaj, z tym młodym, tylko... Ale chyba wydaje mi się, że zrobiliśmy ten quest. Shenanigans i tak dalej. Dobra. Słuchajcie, bo my spędziliśmy cały odcinek, na razie spędziliśmy do tej pory... Głodna. Jest... O! O! Trochę... Wow! Cuttlefish dostaliśmy. Czy jakieś nowe ryby nam daje? No dobrze, to dostaniesz w nagrodę. Proszę bardzo. Tym razem coś takiego nie z twoich ulubionych rzeczy. Płyńmy gdzieś, kurczę. W ogóle zobaczcie, jak wygląda mapka. Mapka wygląda w taki sposób. Mamy różne rzeczy do odkrycia. Jakieś spadają oczywiście cały czas rzeczy. Popłyniemy sobie do srebrnego smoka, a potem popłyniemy sobie tutaj do Amber... No właśnie, tego parku całego. Silver. Dobra, płyniemy. Po drodze prawdopodobnie być może będziemy musieli zrobić event ze spadającymi gwiazdami, ale na razie go pewnie pominę, ponieważ już pozbieraliśmy ostatnio. O, i już tam coś jest gotowe, szybko idę ogarniać. Dobra, w ogóle mamy też Atula. Właśnie Atul, kurczę. Ja ci w końcu muszę dać to, co ty chciałeś, kurczę, dostać do jedzenia już od dawna. Proszę bardzo, tam mamy kłeścik w tyle, ale zaraz będziemy go olewać. Schnitzel fried chicken. W końcu. This always makes me think of my dad. He loved preparing food. He was an absolute genius in the kitchen. His meals would always turn out perfectly, but while he was making them, he was angry. He couldn't take his focus away from making food. It was like he was trying to tame the kitchen or something. It was to fight to the death. It was a fight to the death. He would always win. A meal could take him hours to prepare just right. It took him so long. I remember being a kid and when it was ready, I didn't care what food he was in front of me. It could have been cereal for all I cared. I just hated watching him make food back then, waiting for hours,
for a meal I didn't care about, but every time I eat this, it doesn't seem that bad anymore. Well, thanks, Sprout. I mamy kolejną rzecz zrobioną. Dobrze, w końcu daliśmy mu to, co on tak bardzo chciał. Tyle na to czekam. Mamy też... Aha, tam jest questik. Dobra, ale płyniemy dalej. Patrzcie, mamy już dwa kurczaki! No i cudnie. Mamy dwa kurczaczki. Być może niebawem będziemy zbierać... O, tam coś się dyrgla, ładnie. Będziemy zbierać niebawem może jakieś pierwsze jajka. Dwie pierwsze kury mamy. O, Giovanni, co ci się stało? Co ty jesteś, nowa Summer? Jesteś głodny. Dobrze, dostaniesz ode mnie wisienkę. Może być? Proszę bardzo. Lew, który jada... Pogadamy teraz ze mną? Nic ze mną nie pogadasz, dobra. Przytulę cię. Byłem ciekawy, jak to się skończy. Ło! Ale kurczę! Tutaj zobaczcie, jakie ciekawe rzeczy wyszły podczas tego przytulania. Dobra, tutaj mamy ich domeczki. Okej, okay. Atul sobie gra. Coś do jedzenia, ale nie jesteś jeszcze bardzo głodny. Ja poczekam, może będą bardzo głodni, zanim będę ich karmił. O, patrzcie, dopłynęliśmy do czerwonego smoka. O, on właśnie się tam gdzieś budzi. Ale jeszcze chciałem coś połowić, bo może znajdziemy coś nowego. Tak jak pływaliśmy sobie w dodatkowym materiale, to tam rzeczywiście udało nam się znaleźć nowe rzeczy. Znowu Mysterious Seed! Po raz kolejny? Mysterious Seed? To właśnie to, co złowiłem wtedy. Drugi raz mi się udało to złowić. Okej, dobra, czekaj, Astrid, to pewnie to jeszcze nie jest gotowe tutaj, ale tak nigdzie nie wejdę. O! Czekajcie, czemu ten smok prowadzi mnie tu na górę? O, a może dlatego, że to prowadzi mnie do domu Gwen? I dlatego? Summer, no właśnie. A, czyli nowy rodzaj smoka, ale już Summer nie ma z nami, więc mogę zacząć event po prostu. Okej. Czyli nikt do nas nie przyszedł, nikt nie zastąpił Summer w tym zadaniu. Po prostu musimy zmierzyć się ze smokiem sami, z nowym smokiem. Czyli innymi słowy, domek Summer musi być tu blisko, żebyśmy nie musieli tam daleko biegać. Co to jest za surowiec? Oczywiście srebro, tak? No właśnie. Na bank srebro, bo to w końcu Silver Dragon. I pewnie o wiele trudniejsze wyzwania teraz. O! O! No właśnie. O wiele trudniejsze wyzwania, ale... To nadal jest zbieranie surowców. Silver Ore. Tak jest, nadal ratowanie smoka. Non-stop, bez zmian. Tylko, że już bez udziału bezpośredniego Summer, której już z nami nie ma. No dobra. Pewnie trzeba będzie tu wskoczyć. Daleki lot zrobić. Albo poczekać jeszcze wyżej trzeba podskoczyć. Dobra, tak mi się wydaje, że chyba o to chodzi. Trzeba poczekać tu. O i teraz dopiero hops, hops i tu. Tak, każde zdanie pewnie będzie trudniejsze. Coraz większe wyzwanie, jeśli chodzi o zbieractwo tych wszystkich elementów. Dobra, teraz tutaj mamy kolejny. Prawdopodobnie już głowa czeka na nas. No właśnie. I... Dziak! Dobrze. Jeszcze bym chciał dopłynąć dzisiaj do tego nowego miejsca, tak? Naszego. Do tego... Wow! O, to ciekawe. O, ho, ho! Tak, byłem ciekawy, czy będzie wykorzystywanie specjalnych zdolności naszej bohaterki. I jak najbardziej jest wykorzystywanie zdolności bohaterki. W tym przypadku, kurczę, wiatry podwodne. To tyle? To tyle. No to krótszy był. Znaczy spodziewałem się dłuższego, ale całe szczęście, że nie jest jakiś mega nużąco długi. I oto właśnie czerwony, srebrny smok został... pomogliśmy mu, tak? Bo nie został w żaden sposób uratowany, nic. Zbieramy też jeszcze skalopy i inne rzeczy. Właśnie, powiem teraz do Crashera pójść trochę pomiażdżyć, ale kto ode mnie coś chce? Prawdopodobnie kolega Grzybol znowu coś ode mnie chce, tak? Ale zanim to, musimy wyznaczyć sobie kurs. W ogóle mogę użyć skrótu, który sam sobie zbudowałem. Nie build, o Jezu, gdzie ja idę? Płyniemy. Płyniemy, bo nasz cel jest prosty. Nasz cel jest tutaj. Tak? Myślę, że znowu będzie jakiś dodatkowy odcinek, bo koniecznie trzeba będzie potestować te wszystkie rzeczy. Zobaczyć nowe te, pomiażdżyć trochę, zdobyć nowych rzeczy i popatrzeć, co można. This place is missing something. Oh, I know. It needs to have a fancy decoration. I need something awesome. A treasure. Something that looks shiny and valuable. A czoczka maybe. Anything. A gift. Please, Big Hat. Co ja muszę mu dać? Więc nie jestem zdecydowany chyba, jeśli chodzi o jego głos, nie? Tak mi się wydaje. Give Stanley an old czoczkę. Czy ja czegoś takiego nie mam już przypadkiem?
Czekajcie, to może key items? Lemon, ceramic figure, ksy... Ceramic figure, lighter, obol. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co ja mu muszę dać. Jakoś ta nazwa wydaje mi się, że gdzieś mi mignę. W ogóle miałem jeszcze listy otworzyć. Kurczę, zapomniałem, że listy jeszcze mam otworzyć. Co to jest ten cały ciociek? Co to jest? Wy wiecie, co to jest? Pamiętacie? Kojarzycie? Silver ingot. W ogóle rzadko sprawdzaliśmy tutaj, co tutaj jest. Tak jeszcze nie pamiętam dokładnie. Tu mamy jakieś nowe rzeczy. A, mamy powder, tak? Dużo, dużo różnych pyłów. Tu mamy też nowe jedzenie w postaci candies po prostu. Tu mamy french fries. Dobra, ale dopłynęliśmy do nowego miejsca. Przez to wszystko. O, proszę bardzo. To akurat tutaj na pewno skończymy. Amber Park discovered. Na pewno trochę rzeczy tutaj jest do znalezienia też. Może jakiś nowy kompan znowu. Nie mam pojęcia, co to jest to coś, co ten grzyb od nas chce. Ale wiem jedno, że... Kurczę, muszę zobaczyć, jakie questy są w ogóle. Improve Atul's house by adding picture frame. No właśnie. Czy to jesteśmy w stanie już zrobić? Improve Atul house. To jest Atul house. Picture frame. Potrzebujemy bottled ectoplasm. Jeszcze nie umiemy tego robić, także Atul musi jednak poczekać. Niestety. Here we are. A no właśnie. Talk to Giovanni, give Stanley the ciotkę. Stanley wants something old. Is he getting married in there? Okej. Okay. Find Amber, no właśnie, build Smithy, ale tego nawet jeszcze nie mamy. Gustaw chce od nas, żebyśmy zbudowali mu Smithy, ale do tego musimy udać się do Alberta, no właśnie. Nie wiem, czy nie powinniśmy skończyć dzisiejszego odcinka przy Albercie. No właśnie, czy co? Ja wiem, że mieliśmy tu płynąć i w ogóle, ale coś czuję, że chyba jednak Albert będzie moim celem. Żebyśmy mogli zrobić ulepszenia łódki. Oj, tu się powiększyły znowu nowe... Oj, patrzcie. I mamy tutaj jeszcze Edderbowl Lane. Dobra, lecimy do Alberta. Jednak, szybka zmiana planów. Także sorry bardzo, Giovanni, nie tym razem. O, patrzcie. Wstał nowy dzień. Co tam się dzieje? Here we are, ale no właśnie nie jesteśmy już tutaj. Kurczę, weź się ogarnij, chłopie, bo my jesteśmy już zupełnie gdzie indziej. Możemy spać, dlatego tu się wiele rzeczy przyspieszyło. Ale no właśnie, bo jestem ciekawy, jak tam chyba pierwsze jajka nam wyszły tutaj. I co my tu mamy? Mamy jajeczko, proszę bardzo, dwa razy, nawet dwa jajeczka. To wiecie co, no to robimy kolejną kurkę. Produkujemy kury, ogólnie. A jak tam wygląda sprawa z naszym młynem? Też pewnie jakoś w porządku. O! Wyleciało trochę mąki, a jak tam w ogóle... Musimy przestawić też trochę młyn. Dobra, ale płyniemy dalej. Dobra, ewidentnie Giovanni nie chce odpuścić. Przepraszam, tak, Giovanni nie chce odpuścić. Nieważne gdzie popłynę, on i tak tutaj przychodzi. Albercik, cel na Alberta. Zrobić upgrade'y, które musimy zrobić. Zagadajmy z nim jednak. Let's go check it out. Hopefully the roses are still there. I'm warning you though, some people might give you weird looks. Don't worry, I'll be there for you. Dobra, to tylko trzeba było odpalić ten kłeścik, ale że tam już nie jesteśmy, to będzie, że nic się nie pokręciło. Ja robię, widzicie, że robię dziwne różne rzeczy czasami i... Mam nadzieję, że gra przez coś jakoś mocno nie popsuje. Bo mogę zrobić niestandardowe rzeczy, na przykład, no, kto, mając questa, prawda, czy rozmowę, nagle olewa ją przez, powiedzmy, cały dzień gry. No, ja tak robię, no. Zobaczymy, czy kolega Grzybek lubi te cukierki. Tylko te cukierki, wiecie, co... Dobra, może w ogóle snack dessert, patrzyliśmy, czy on lubi desery? Nie, nie patrzyliśmy, no zobaczmy, czy on lubi cukierki, tylko ja wolę mu dać te lepsze cukierki. O, te, fruit candy, zobaczmy. Ej! I gotta do the dance, the dessert dance. I do it when I'm happy. Okay, maybe I'll eat that delicious dessert first. It's dessert time, so yummy. I znaleźliśmy, moi drodzy. On lubi deserowe rzeczy. Very good. Desery, desery, desery. W porządku. Serduszko sobie stawiam przy deserach. Lubi desery. Jesteśmy u Alberta. Trzeba znowu zrobić upgrade'y. Mamy wszystko tu. Silica powder miałem zrobić. O cholera, zapomniałem. Ale możemy zrobić ten upgrade. Aż planki potrzebne. No nie może być, no. A mamy hajs na ulepszenie łajby, 45 tysięcy. Dobrze, moi drodzy, lecimy ostro. The Silent Orca, jeszcze większy statek. Za chwilę zostało tego Fisher's Whale, 80 tysięcy i kupujemy najlepszą rzecz. Zobaczcie, bo za chwilę potem będziemy mieli Mist Cleaner i potrzebujemy też, zobaczcie, dwa Spirit Flower. Ale Crystal Glass Sheet, Bottled Ectoplasm, to jeszcze rzeczy są, których nie umiemy jeszcze robić. Crystal Glass Sheet, to może być ciekawe, coś z tym szkłem można zrobić. To potrzebujemy, aż planki, na razie nie mamy ich, musimy je pozbierać. A tu mamy silica powder, który, no, myślę, że szybko uda się zrobić. Dobra, mamy to. Master, silica powder, zinc ingot, ciach!
Smithy, Kaustol oraz Cellar. A, i Cellar to jest ta piwniczka. Moi drodzy, to są ostatnie trzy budynki, które możemy zrobić tutaj. No to i tak będziemy musieli do niego jeszcze wrócić, kiedy uda nam się zebrać cynku, trochę aż planki, ale to jesteśmy w stanie zrobić i 40% szybciej będziemy wtedy pływać. Także tu wszystko, Albercika byliśmy, zrobiliśmy upgrade, mamy nowe rzeczy. Szybko na koniec sprawdzam, co nam jest potrzebne, żeby zbudować te wszystkie budynki. Bo może akurat będziemy mogli już coś zrobić, patrzcie. Proof of purchase cow. O kurcze, muszę mieć dowód zakupu krowy, żeby móc postawić oborę. Smithy potrzebuje ashplank silica powder. Jesteśmy w stanie postawić Smithy. A czy jesteśmy w stanie postawić Cellar? Bottled ectoplasm. Też nie jesteśmy w stanie, ale będziemy wtedy mieli... Haven, ale to nie, dobra, to nie jest niebo. Niebo fermentacyjne, nie, ale bottled ectoplasm jeszcze dla nas jest zagadką. Silica powder, to się da zrobić, ashplank da się zrobić, czyli widzicie. Czyli trochę kwarcu, być może trzeba będzie udać się też do kwarcowego smoka, bo nie wiem, czy kwarcu mi wystarczy. A tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Tu oczywiście jeszcze od nas ktoś coś chce. Jeszcze szybko przeczytamy, co od nas chcą panowie. Może dadzą mi obola. We've got another errand for you, Ron. This one is fixing a problem you created. You gave us a house which is nice and all, however it's empty. It's got nothing. You need to add some pizzas to it. Mickey has always had a certain lavish lifestyle. However, I can't tell you what he wants. You'll just have to figure it out, that out. We are not interior designers. Word of advice, Scout. Just get whatever's expensive and loud. Czyli musimy po prostu rozbudować budynek i domek Bruce'a i Mickiego. Ode mnie jak zawsze wielka piona i na pewno zapraszam was na jakiś odcinek dodatkowy, gdzie będziemy zbierać te cholerne surowce rozprzestrzenione po całym świecie. A tymczasem do zobaczenia. Cześć!